Cześć kochani, opowiadajcie jak tam minęła wam majówka. Jestem ciekawa ile fajnych rzeczy wydzielgaliście przez ten czas. Na pewno coś fajnego. Jestem ciekawa, dajcie znać w komentarzach czy coś udało wam się zrobić. Ja do was dzisiaj przychodzę z zupełnie czymś innym. Nie będziemy się ubierać tym razem, nie będą to topy ani swetry. A będzie to taki fajny kocyk dziecięcy. Zrobiłam go z bawełny, więc on nie jest taki na zimę, znaczy może być na zimę wydaje mi się, ale bardziej chyba na lato albo wiosnę czy coś takiego. Zrobiłam go z ryżu, czyli z takiego ściegu, taka szachownica fajna wychodzi, mi się bardzo podoba taki ścieg. Myślę, że do takiego koca, ja go w ogóle rozłożę w całości. Możecie dodać również jakieś frędzle albo jakieś inne fajne rzeczy. Ja się w sumie nad tymi frędzlami jeszcze zastanawiam, jeszcze nie zadecydowałam. No i co, jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to zużyłam do zrobienia tego kocyka. Użyłam tej włóczki. Jest to włóczka Paris od Dropsa. Jest to 100% bawełny i jest fajna, odpowiednia do tego typu rzeczy. Na włóczce tutaj mamy informację, żeby użyć drutów o rozmiarze 5 mm. Ja użyłam takich drutów na żyłce. Wy możecie również użyć drutów prostych, jeżeli macie, to nie ma znaczenia, byleby były długie. Ale ja uważam, że druty na żyłce są o wiele lepsze, bo wtedy nie czuć tego obciążenia i łatwiej się pracuje. Także tyle będziemy tego potrzebować. Aha, jeżeli chodzi o włóczkę, to zużyłam 9 motków tej włóczki. I tutaj mamy 50 gram, o ile się nie mylę. Tak, 50 gram i każdy motek ma 75 metrów. Także jeżeli nie chcecie użyć tej włóczki, a macie inną, to jak najbardziej. 50 gram, 75 metrów, użyłam 9 motków tej włóczki. Jeszcze mam dla was taką małą ciekawostkę. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale zwróćcie uwagę, tutaj jest taki pasek, zupełnie jakbym użyła inny kolor włóczki. Ale tak naprawdę użyłam ten sam kolor, tylko włóczka była z innej serii. Czyli jeżeli będziecie kupować swoje włóczki, to starajcie się kupić je z tej samej serii, bo wtedy coś takiego wam się nie przydarzy. Ja nie uważam, żeby to jakoś źle wyglądało. Ale jednak no jest to widoczne, ja widzę ten pasek, bardziej fioletowy niż cała reszta. I to jest właśnie dlatego, bo jeden motek włóczki był z innej serii. Także zwracajcie na to uwagę. Słuchajcie, film pojawi się w tę sobotę. Jestem bardzo ciekawa, ile osób z was skorzysta z tego filmu, ile osób potrzebuje takiego kocyka dziecięcego. Tak naprawdę nie musicie robić kocyka dziecięcego, ale możecie zrobić zwykły koc, tylko po prostu więcej oczek nabrać i zdecydowanie dłużej dziergać. Także dajcie znać w komentarzu i czekamy na sobotę. Do zobaczenia. Hej!